przygotowałem taki oto temat, który wybiega poza ten główny cykl. Główny cykl, jeżeli ktoś z kolegów mi przypomni, to może powiem, na czym żeśmy skończyli, ale według mojej pamięci klasyfikacja genetyczna, klasyfikacja norm, normotyp cywilizacyjny, tak. W skrócie, to jeszcze będziemy oczywiście kontynuować tą tematykę jak najbardziej, ale ponieważ w tej chwili i sytuacja światowa, i sytuacja krajowa weszła w taki punkt krytyczny, to chcę wam wrzucić nowy cykl tematyczny, którego jeszcze na żadnej grupie nie omawiałem, nawet tam ci kaliszanie, ci warszawiacy, co już 6 lat naszych studiów mają za sobą, to już z nimi też nie omawiałem. A to jest temat ten, który tutaj kolega zanalizował. Cybernetyczna analiza procesu powstawania i rozwoju ruchów społeczno-politycznych. Cybernetyczna analiza procesu powstawania i rozwoju ruchów społeczno-politycznych. Możemy to albo robić tak, że część czasu na danym spotkaniu przeznaczamy na to, a część na kontynuowanie socjocybernetyki, która tam musi lecieć dalej. Albo jedno spotkanie o ruchach społeczno-politycznych, drugie o socjocybernetyce, albo trzecia możliwość, to wy musicie zadecydować. Więc co wam odpowiada? Trzecia możliwość, że ja teraz będę omawiał przez jakieś, no nie, kilka spotkań te ruchy społeczno-polityczne. Dlaczego uważam, że jest teraz na to czas? Oczywiście to ludzie, którzy już mają trochę podbudowy ze psychosocjocybernetyki, powinni słuchać, ale mogą słuchać inni. To jest, proszę was, temat, który może być aktualny, dlatego że świat i Polska wchodzą w taki punkt krytyczny. A skąd ja to mówię? Oczywiście nie z natchnienia, bo natchnienie to jest prywatna sprawa każdego człowieka, naukowiec nie powinien się na żadne natchnienie powoływać. Naukowiec to nie jest prorok. I proszę was, tak, pierwsza sprawa. Myśmy jeszcze nie przerabiali elementów cybernetycznej analizy konfliktów międzynarodowych. Ja tylko tak czasami zmianki robiłem. To będziemy omawiać. Ja chciałem tę tematykę omówić przed rozwojem ruchów społeczno-politycznych, ale ta wiedza o działaniu ruchów może być potrzebna już za 2 lata, gdybyście chcieli w takiej czy innej formie do wyborów startować. A może być takie zapotrzebowanie społeczne. No właśnie, ale czy nie lepiej wcześniej dokończyć psychocybernetyki, to w zasadzie niewiele zrobiliśmy. Raczej socjocybernetykę, metacybernetykę robiliśmy. Jak chcecie. Tak, bo tak mówię, tak wstępnie rozmawialiśmy chyba, w, nie wiem, czy na ostatnim spotkaniu z panem Cudem, czy przedostatnim, żeby przerobić tę psychocybernetykę, bo to mówię, mieliśmy chyba z 2 czy 3 zajęcia, w tym większości wielu osób tutaj nie było, które obecnie chodzą. Zawsze były osoby z poprzedniej, tak powiem, ekipy. No to możemy, znaczy, który z tych 3 wariantów, które ja zaproponowałem? Czy na przemian, raz to, czy na jednym spotkaniu część to? No czy... Może część to? Róbmy... Na jednym spotkaniu, tak? Róbmy spotkania w dni wolne i z rana zróbmy część, a po południu resztę. No tak, tak, to oczywiście wtedy... To jest tak, czyli już na jednym spotkaniu. Tu musimy nocować, żeby nie ryzykować. Dokładnie, i załatwmy nocowanie. Tak, i róbmy spotkania w dni wolne, tak?
To jest pierwszy wniosek. I drugi, pan Maciej tutaj ma różne propozycje co do osób, które chce wprowadzić też tutaj na spotkanie, czy pan Maciej tutaj, to też zróbmy tak, że spotkanie z gościem będzie z rana albo po południu, a z rana będzie nasze spotkanie. Tak, nie traćmy tu czasu. Jeżeli ja mam tyle materiału przerobić, to dyskusje panelowe z ludźmi, którzy nie siedzą w naszej tematyce, nie mają sensu. Miałem przykład, w Łodzi przyszedł taki profesor. Nie, ale te spotkania są ciekawe, niech będą. Tak, ale akurat nie wtedy, jak ja przyjeżdżam. Czy jak przyjeżdża Brzeski, czy jak przyjeżdża Węgrzy. Miałem coś takiego w Łodzi. Przedwczoraj przyszedł członek takiego zespołu naukowców interdyscyplinarnego, co badają sprawę Smoleńska. No i jak ja powiedziałem o tej metodzie analizy stosunków międzynarodowych, to jego metodologia najbardziej interesowała. Chciał, żebym wzory wypisywał, pytał o jaki aparat. No, no proszę bardzo, jak interesuje, no mówię, no analiza funkcjonalna, teoria dystrybucji. Ale tak zapytałem, czy pan zna ten aparat, on jakoś się wykręcał, stawiał następne pytanie, to w końcu mówię, proszę pana, czy pan zna teorię dystrybucji? Niech pan powie, czy pan wie, co to jest funkcja Heaviside'a, czy to jest funkcja Diraka, jak one się mają do siebie? Unikał odpowiedzi, w końcu powiedział, że nie ma czasu, już musi iść. Ja mówię, proszę pana, to nie jest dowód najlepszego wychowania. Tu przyjeżdżał z Warszawy, pan stawia pytania. Wychodź. Ja panu staram się odpowiedzieć, ale żeby pan zrozumiał, to daję, daję pytanie, a pan wychodzi. Ale jest jeszcze większy brak wychowania. Zagłosować na Tuska i wyjechać z kraju. Więc słuchajcie, ta moja metoda, ja ją cały czas stosuję, do najnowszych danych gospodarczych z internetu, bo w rocznikach statystycznych jest z dwuletnim opóźnieniem. No to już to jest absolutny skandal. W czasach PRL-u było roczny, teraz jest dwuletni. Ale tak. To przez pana może. Słucham? To może przez pana jest opóźnienie. No nie wiem, może i przez mnie. Ale no... Bo ja się to za są duchy, bo ja sobie ściągam z zagranicznych portali te dane. Żyjemy w okresie rewolucji informacyjnej. Więc proszę was, w tej chwili jest taki punkt, gdzie jest wybór. Teoria nie jest mechanistyczna, że wszystko jest wymuszone rozwojem tam gospodarczym i tak dalej. Tak jak wujek Bronek mówił, no, musiała być ta bolesna transformacja, bo komuna zostawiła nam gospodarkę w stanie bezprzykładnej ruiny. No to jest myślenie. Fizykalne myślenie o związkach przyczynowych, czyli wszystko zależy od przeszłości. Tak też rozumują badacze tej sprawy smoleńskiej. Natomiast tutaj nie. Nie zawsze. Czasami może być wymuszone, ale w tym wypadku akurat nie. Na początku tego roku, jak zrobiłem obliczenia za poprzedni rok, to wyszło mi, że jest teraz taki punkt, gdzie był możliwy wybór. Dwa warianty wchodziły w grę. Ponieważ głównymi graczami są Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Mogłaby być Unia Europejska, ale ona nie jest zjednoczona, jest szarpana sprzecznościami interesów, nie wynikających z żadnych uprzedzeń narodowych czy jakichś takich dziwactw, tylko po prostu obiektywna sprzeczność interesów, zwłaszcza strefa euro. Gdyby nie było tej strefy euro, to te sprzeczności by takie nie były groźne. A tutaj o co chodzi? Ustalono jeden kurs euro dla całej Europy. I ten kurs jest korzystny dla eksportu niemieckiego, dlatego że euro jest słabszą walutą niż byłaby marka, a to sprzyja eksportowi. Natomiast euro jest silniejszą walutą niż był lir, tamte ta hiszpańska,
waluta grecka, drachma, i wobec tego to dusi eksport w tych krajach. Ale nie mogą dewaluować, bo nad tym czuwa bank, a bank musi jakąś średnią wziąć. No jak jest średnia, to będzie korzystna dla silniejszych automatycznie. I to nie jest żadna spiskowa teoria dziejów, żadne tam historie. Tak jest po prostu, takie są obiektywne sprzeczności interesów. Tak, ale korona słowacka czy litewski, który tak jest. Więc w każdym razie Unia Europejska jest rozrywana sprzecznościami, obiektywnie istniejącymi sprzecznościami interesów gospodarczych. Za tym idą inne sprzeczności. I dlatego Europa nie działa jako jedna całość polityczna. No, niezależnie od tego ani Chiny, ani Rosja, ani Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, żeby tu wyrosła konkurencja w postaci zjednoczonej, silnej politycznej struktury, jaką by ewentualnie była Unia Europejska. No więc wobec tego nie pomagają w tej sprawie. Japonia jest w tej chwili na razie jeszcze ciągle wyłączona z polityki międzynarodowej. Jak długo nie wkroczy, a nie kwapi się jakoś. Ale Japonia jest też w Fukushima, to jest naprawdę kataklizm, który tam mieszka. Tak czy owak Japonia na razie nie gra, choć mogłaby być graczem. Są trzy podmioty najważniejsze. Numer jeden. USA, które mają według moich obliczeń prawdopodobieństwo 0,174 popularnie. 17,4% możliwości przeforsowania swoich decyzji w skali międzynarodowej, ale ten ich udział w sterowaniu międzynarodowym maleje, to jest istotne i to od dawna. Na drugim miejscu są Chiny. Prawdopodobieństwo przeforsowania decyzji 0,148, alias popularny 14,8% udziału w sterowaniu międzynarodowym, i numer trzeci to jest Rosja, która ma 0,084 prawdopodobieństwo przeforsowania swoich decyzji, albo popularnie można powiedzieć, że ma 8,4% udział w procesach sterowania międzynarodowego. Przy czym w Ameryce ten udział dość szybko spada, 0,4% rocznie średnio. Chinom rośnie i to bardzo szybko, ponad dwukrotnie szybciej niż, co to moduł, niż spada Chińczykom, niż spada Amerykanom. Z Chiny idą w górę i za, według moich obliczeń, kilka 3 lata już mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone. Rosjanom też spada, ale powolutku. Jak USA spada o 0,4 rośnie, to Rosjanom tylko 0,1. I to niecałe. Trzecim graczem są, no nie Unia, ale Niemcy. Czwartym graczem Niemcy. Niemcy są, no tylko co, Niemcy mają udział czy prawdopodobieństwa przeforsowania decyzji 0,069, więc mniej od Rosji. No, 6,9% udział w sterowaniu międzynarodowym i to jest wszystko. Więc proszę was, no ale Niemcy w ten spór główny między tymi trzema głównymi graczami się nie mieszają i to z ich punktu widzenia jest optymalne rozwiązanie. A czy nie wzięło rośnie, czy spada? Właśnie. Spada, ale wolno. To już koło 1? Spada. O 0,1% rocznie. No Amerykanom 0,4%, a Chińczykom rośnie prawie 1% rocznie, czyli to jest błyskawiczne tempo. Porównywalne miała tylko Wielka Brytania w drugiej połowie XIX wieku. No tylko,
takie porównanie. Stany Zjednoczone nigdy tak szybko nie wzrastały. Raz. I tu są dwie możliwości. Z punktu widzenia tej teorii i moich obliczeń, no, albo mogą się połączyć, mówię na początek tego roku, taka była sytuacja, albo się mogła połączyć Rosja i Ameryka przeciwko Chinom. I nawet na ten temat były głosy w prasie zachodniej. Nawet nazwę wymyślono. Sojusz Białego Człowieka przeciwko żółtemu. No, pytanie, czy ty jakiego białego? Cała to nie ja wymyśliłem. Ja nie jestem rasistą. Jacyś rasistą wymyślili. To był cyrk na moje małpy. W każdym razie takie były głosy. Albo druga możliwość. Chiny z Rosją przeciwko USA. Przy neutralności Niemiec i reszty Unii Europejskiej. No to proszę was, co się zaczęło dziać wkrótce po tym, jak jak weszliśmy w ten rok krytyczny. Ano, pan Snowden ucieka. I gdzie ucieka? Do Chin, no bo Hongkong jest integralną częścią Chin. Przecież taki człowiek musiał mieć rozpoznanie. Mógł uciec na przykład na Kubę czy do Wenezueli. Ale prawdopodobnie uznał, że to by było nieostrożne. Bo Ameryka mogłaby wywrzeć taki nacisk przy pomocy dyplomacji. Kiedyś to się mówiło dyplomacja kanonierek, a teraz dyplomacja no, lotniskowców na przykład. Że mogli zmusić jeden czy drugi kraj do wydania tego, wysłać list gończy interpolowy i egzekwować to. No tylko dwa kraje są takie, które się mogą tym naciskom amerykańskim oprzeć. Rosja i Chiny. On najpierw wybrał Chiny. Uciekł do Hongkongu, no na Chinach nic Ameryka nie jest już w stanie wymusić. To trzeba mieć co najmniej dwukrotną przewagę w tych udziale w sterowaniu międzynarodowym. Ja mam takie pytanie, ja pomijam to zupełnie Indie, Pakistan, Brazylia. Nie, to się nie liczy, proszę pana. To są medialne potęgi. Ja panu podam, bo to wszystko mam wyliczone. Brazylia ma udział 1,9%. Stany 17,4%. Znaczy nie, przepraszam, Brazylia ma 1,9%, Indie 2,3%. Co to jest? To Niemcy mają ponad 3 razy większe. Tak, proszę pana. Ten miernik się tym różni od wszystkich tradycyjnych mierników ekonomicznych, że on uwzględnia kumulację całej historii. Ja nie biorę pod uwagę bieżące PKB. To jest byle jaki miernik. To jest tylko pochodna tej funkcji, którą ja operuję. Nie biorę pod uwagę siły nabywczej pieniądze. No nawet już pomijam to, ale akurat to jest pieniądz, to jest tylko informacja. Która jest albo nie jest kluczem do mocy swobodnej w otoczeniu. Mnie interesuje nawet nie cała moc swobodna, no i wiecie co to jest, tylko ta część skumulowanej mocy swobodnej, czyli energia swobodna, tylko ta część, która może być użyta do sterowania międzynarodowego, więc mnie cały poziom rozwoju gospodarczego nie interesuje. Takich badań nikt poza mną nie prowadzi, bo to badają PKB, badają bieżącą produkcję, to skacze, rynki szaleją. Mój wskaźnik jest bardzo odporny na rynki, na srynki i takie różne cyrki. Czy te obliczenia, rozumiem, że mają swoją precyzję, ale czy można by powiedzieć, że w latach PRL-u ta precyzja obliczania tych udziałów w sterowaniu międzynarodowym była bardziej, te liczby były bardziej precyzyjne niż obecnie? Czy ta precyzja się już rozmydla? Ze względu, że stal się jest tym czynnikiem, który udział procentowy jest międzynarodowy. Nie stal, tylko skumulowany od początku XVIII wieku żelazo i stal. Dlaczego to jest jeszcze ciągle dobrym
miernikiem, no nie będziemy tu mówić, ale no może parę słów powiedzieć. To wykazał Kurowski w swojej pracy historycznej. Ja pytam o to, czy czas stan był w PRL-u, ja rozumiem. Ale teraz się już badam efekty, no. Ja nie wędrkuję, czy mi się to podoba, czy komuś się podoba, czy autorytety to uznają. A mnie to nie obchodzi. Ja badam, czy to daje mi precyzyjne wyniki. Jak długo daje, to znaczy, że jest. Czy precyzja się już rozmywa? No czy jest tendencja do rozmywania się? Proszę pan, no jest. No właśnie. Ale zaraz, ja panu powiem w liczbach. Do II wojny światowej korelacja między przewidywanymi przeze mnie teoretycznie latami konfliktów, a rzeczywistymi konfliktami, te dwa rozkłady, miały współczynnik korelacji 0,997. Tak jak wam mówiłem, profesor Topolski w ogóle nie chciał tego recenzować, bo mówił, że dla niego jako metodologa historii to się wydaje absolutnie niemożliwe. Teraz takiej liczby nie ma, takiej korelacji, rozumiem. Jest... A zatem zaraz panu powiem. Dla okresu po II wojnie światowej wyliczyłem ten współczynnik korelacji właśnie badając, stawiając to pytanie, które pan postawił. No to jest wprawdzie nie 0,997, ale 0,983. No to jest tak maleńkie, można powiedzieć, odchylenie, że można go nie brać pod uwagę. Tylko no jak ja wyliczyłem ten współczynnik korelacji, to sam nie wierzyłem. Poprosiłem syna, nie mówiąc mu, co to jest, który jest doktorem nauk ekonomicznych, mówił, policz mi ten współczynnik. Nie mówiłem mu, co to jest, policzył. Zgadzam się. Każdy może to sobie wyliczyć. Więc proszę was, na razie no 0,983 zupełnie wystarczy. To i tak się w parę nie mieści taka precyzja. I sądząc informacji dostępnych w internecie, nikomu nawet przez myśl nie przeszło, żeby coś takiego robić. A dlaczego to jest precyzyjne? Bo ja badam skumulowaną od początku XVIII wieku. I teraz jak nawet by to w jednym czy drugim roku troszkę to ten mój wskaźnik jest odporny na takie rzeczy. To nie jest rynek finansowy, co od razu wariuje. To jest spokojne, bo potęgę państw się buduje wiekami. Ja badam te procesy na przestrzeni ponad 300 lat. A czy rynku finansowego nie można takimi metodami badać? Co? Czy rynku finansowego też nie można takimi metodami badać? Nie, no bo kiedyś nie zapisywano wszystkich transakcji. Proszę pana. Proszę pana. Rynki finansowe to jest bieżąca sytuacja, nie skumulowana. Skumulowane złoto można powiedzieć. Ja uwzględniam całą historię z ostatnich 30 lat.